10 państw z najgorszą historią. Opowiem o państwach, które mają bardzo niechwalebne epizody w swojej historii i nie okomujmy się, każde państwo ma jakiś okres w swojej historii, kiedy było po prostu tym złem, no aże z wyjątkiem Finlandii i Szwajcarii, ale w przypadku niektórych to się udało odczuć wyjątkowo i dziś będzie o tych niektórych. Demokratyczna Republika Konga, drugie co do wielkości państwo Afryki położone w jej środkowej części w dorzeczu rzeki Kongo, której ujścia posiada 37 km dostępu do Oceanu Atlantyckiego. Nazwa oznaczająca myśliwy pochodzi od ludu Bakonga. Dwa najczarniejsze okresy w historii tego państwa to dwie wojny domowe. Konflikt zbrojny trwający od listopada 1996 do maja 1997 roku był konfliktem zbrojnym, w wyniku którego zostały obalone rządy dotychczasowego prezydenta Zairu Mubutu Seseko przez siły rebelianckie oraz wspierające państwa Ugandy i Rwandy. Przywódca rebeliantów Kabila po zwycięstwie ogłosił się prezydentem oraz zmienił nazwę państwa na Demokratyczna Republika Konga. W wyniku konfliktu ponad 200 tysięcy cywilów zostało zamordowanych. Kabila nie wprowadził jednak w życie postulatów, które stały się przyczyną eskalacji konfliktu. Dodatkowo alienował swoich byłych sojuszników, co w ostateczności doprowadziło do wybuchu II wojny. Druga wojna domowa w Kongu to tak Wielka Wojna Afrykańska. Jest to najkrwawszy konflikt od czasów II wojny światowej. Konflikt zbrojny trwający od sierpnia 1998 roku, zakończył się w lipcu 2003 roku, kiedy tymczasowy rząd Demokratycznej Republiki Konga Przejął władzę największa wojna w nowoczesnej historii Afryki, w trakcie której zaangażowało się 8 krajów afrykańskich oraz około 25 ugrupowań zbrojnych. Do roku 2008 wojna jej następstwa spowodowały śmierć 5,5 miliona ludzi, głównie z powodów chorób i głodu. Miliony osób zostało wysiedlonych ze swoich domów lub starało się o azyl w sąsiednich krajach, pomimo formalnego zakończenia wojny w lipcu 2003 roku i porozumienia między stronami walczącymi w celu tworzenia rządu jedności. Narodowej. W 2004 roku 1000 osób umarło w ciągu jednego dnia z przyczyn niedożywienia i chorób. Hiszpania państwo w zachodniej części Europy Południowej, położone głównie na Półwyspie Iberyjskim. Hiszpania ma długą historię i bogate dziedzictwo kulturowe. Przez setki lat była częścią starożytnego Rzymu. W XV wieku stworzyła własne imperium hiszpańskie, jedne z największych imperiów w historii świata. Niestety nie można powiedzieć nic dobrego o ich moralności. W sumie z dwóch powodów. Pierwszy to hiszpański podbój Ameryki Środkowej i Południowej, dokonany w pierwszej połowie XVI wieku. W początku odkrycia Ameryki papiestwo uznało Indian za ludzi. Traktowanie Indian jako gorszy gatunek, nieuzasadniona przemoc, inne tego typu czynności groziły ekskomuniką. Korona hiszpańska dodała, że takie osoby muszą opuścić kolonie lub zostaną skazane na wygnanie. W początku XVI wieku obłożonych z komuniką kilkuset Hiszpanów zostało wygnanych z kolonii hiszpańskich. Niestety Hiszpanie z czasem zaczęli terroryzować Indian a papieństwo zaczęło na to przymykać oko. Druga sprawa to biały terror, czyli termin odnoszący się do aktów przemocy, gwałtów, morderstw i innych zbrodni popełnionych przez hiszpańskich nacjonalistów w czasie hiszpańskiej wojny domowej podczas dyktatury Francisco Franco. Masowe egzekucje rozpoczęły się na początku wojny domowej w lipcu 1936 roku i były kontynuowane po wojnie do 1945 roku. Liczba ofiar białego terroru jest obecnie przedmiotem debaty. Według różnych szacunków śmierć poniosło od 50, 7 tysięcy do nawet 400 tysięcy ofiar. Wiem, wcześniej był czerwony terror, który pochłonął nieco mniej ofiar, gdyż panował na mniejszą skalę, ale to nie usprawiedliwia Franco. Poza tym przedstawiciele czerwonego terroru to też Hiszpanie, także wychodzi na jedno. Dodatkowo Hiszpanom trzeba zarzucić okupację kraju Basków i Katalonii. Afganistan, państwo śródlądowe położone w Azji Południowej ze stolicą w Kabulu. Można powiedzieć, że stan Afganistanu jest wynikiem inwazji USA. Nie. Inwazja USA była wynikiem stanu Afganistanu. Zajmujemy się historią nowożytno-bliskiego wschodu, o czym wiedzą widzowie światowej historii. Akurat historia zarówno Afganistanu, jak i Iraku jest mi dobrze znana. W 1979 roku miała miejsce radziecka interwencja w Afganistanie. Związek Radziecki chciał umocnić i utrzymać u władzy rząd w sąsiadującym państwie. Interwencja została uruchomiona w momencie, gdy zaistniały warunki sprzyjające do przejęcia pełnej sowieckiej kontroli nad Afganem. Po wycofaniu się Sowietów doszło do stopniowej islamizacji kraju. Konstytucja z 1990 roku deklarowała, że Afganistan jest państwem islamskim i ostatecznie zlikwidowano z niego odniesienia do myśli lewicowej. Artykuł pierwszy Konstytucji z 1990 roku potwierdził, że Afganistan jest niezależnym, jednolitym i islamskim państwem. W 1994 roku w Afganistanie pojawili się talibowie, czyli wspierani głównie przez Pakistan fundamentalistyczni islamscy studenci, Przeważnie narodowości. Pasztuńskiej, którzy bardzo szybko stali się znaczącą siłą. Rząd talibów uznał tylko Pakistan, Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Reszta świata uznawała za legalne władze prezydenta Rabaniego i jego rząd. Na kontrolowanych przez siebie terenach, wtedy dwie trzecie Afganistanu, talibowie wprowadzili surowe prawo zwyczajowe, m.in. drastycznie ograniczające prawa kobiet. W następnych kilkunastu miesiącach talibowie zdobyli 90% terytorium Afganistanu, a jedynym liczącym się przeciwnikiem był już tylko sławiony walkami z wojskami radzieckimi Ahmed Shah Massoud ze swoją Tadżycką Armią. W tym czasie do Afganistanu przybył Osama Bin Laden. Już w 1998 roku USA zażądały jego wydania za zamachy w Kenii i Tanzanii. Talibowie odmówili i rozpoczęli dalsze działania, które doprowadziły do zamachów na WTC. Jeśli twierdzisz, że to nie były zamachy, tylko jakiś tajny plan USA, Twoja sprawa, ja zajmuję się historią, a nie teoriami spiskowymi. A historia bardzo dobrze opisuje proces radykalizacji Afganistanu i ataku na USA. Także ten wielki spisek jest po prostu nielogiczny. Serbia. Państwo w Europie Południowej na Półwyspie Bałkańskim bez dostępu do morza powstały 5 czerwca 2006 roku po rozpadzie Federacji Serbii Czarnogóry. W czasie wojny w Bośni Serbowie dopuszczali się wielu mordów i terroryzowali społeczeństwo. Najlepszy przykład to oczywiście masakra w Srebrenice. Były to masowe egzekucje wykonywane na około 8373 muzułmańskich mężczyznach i chłopcach przez paramilitarne oddziały Serbów w dniach od 12 lipca do 16 lipca 1995 roku. W okolicach miasta Srebrenica. Masakra ta jest uznawana za największe ludobójstwo w Europie od czasu II wojny światowej. Bo Serbowie zaprzeczyli, jakoby mieli wywołać masakrę. Serbska strona twierdzi, że podawana przez muzułmański rząd w Sarajewie liczba ofiar upadku Srebrenicy była znacznie przesadzona. Informacje o domniemanej masakrze zostały wykorzystane jako propaganda. Ukraina, państwo unitarne położone w Europie Wschodniej. Ja rozumiem, że Ukraińcy przez wiele lat walczyli o wolność, ale to w jaki sposób walczyli, nie zasługuje na pochwałę. Najlepszym przykładem jest rzeź Wołyńska, czyli ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich przy aktywnym częstym w miejscowej ludności ukraińskiej wobec mniejszości polskiej byłego województwa wołyńskiego II Rzeczypospolitej w czasie wojny należącego do Komisariatu Rzeszy podczas okupacji terenów Polski przez trzecią Rzeszę w okresie od lutego 1943 do 1945 roku. Ofiarami mordów, których kulminacja nastąpiła w lecie 1943 roku byli Polacy, w dużo mniejszej skali Rosjanie, Ukraińcy, Żydzi, Ormianie, Czesi, przedstawiciele innych narodowości zamieszkujących Wołyń. Nie nie jest znana dokładna liczba ofiar. Historycy szacują, że zginęło około 60 tysięcy Polaków i w odwecie 2000 Ukraińców. Do tego warto zaznaczyć o współpracy Ukrainy z Niemcami. Chińska Republika Ludowa, państwo w Azji Wschodniej, obejmujące historyczne Chiny oraz Tybet, inne ziemie w Azji Środkowej, zamieszkane w sumie przez 56 grup etnicznych. Zaznaczam, że mam na myśli komunistyczne Chiny, które powstały w 1949 roku. Mają one trzy główne grzechy. Pierwszy to rewolucja kulturalna, wielki ruch społeczno-polityczny w Chinach który powstał w 1966 roku z inicjatywy Mao Zedonga jako próba wyeliminowania jego politycznych rywali i wprowadzenia w życie własnych koncepcji ideologicznych. Chociaż oficjalnie została zakończona przez Mao w 1969 roku, faktycznie trwała do chwili aresztowania tzw. Bandy Czworka w 1976 roku. Obejmowała masowe czystki, eliminację wrogów politycznych i kult jednostki, a przede wszystkim upadek kultury chińskiej, tej tradycyjnej, i przeistoczenie Chin w wielki obóz pracy. Druga sprawa to naciski Chin na Tajwan. Otóż na Tajwan uciekli ci prawdziwi historyczni Chińczycy i dziś prawdziwe Chiny są na Tajwanie, a Chińczycy za wszelką cenę chcą pozbyć się tamtych prawdziwych Chińczyków i utworzyć swój komunizm. Trzecia rzecz to okupacja Tybetu. Tybetańczycy, którzy sprzeciwiali się Chińczykom, zostali zamordowani bądź zginęli w obozach, gdzie znalazło się wiele tysięcy mnichów, którzy często uciekali także za granicę. Stany Zjednoczone, państwo federacyjne w Ameryce Północnej, składające się już z 50 stanów, graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa. Choć ich dawna historia jest piękna, walki o niepodległość i takie tam, to później było gorzej. Wiecie, ilu inwazji dokonało USA w latach 1950-2015? 25. I mówię tylko o oficjalnych. Posłuchajcie, Korea, Gwatemala, Indonezja, Kuba, Kongo, Wietnam, Laos, znowu Gwatemala, Kambodża, Iran, Salwator, Nicaragua, Grenada, Liban, Panama, Irak, Bośnia, Sudan, Serbia, Afganistan, Irak, Haiti, Libia, Syria i znowu Irak. Brazylia, jedno z największych państw świata, obejmująca połowę Ameryki Południowej. Brazylijczycy mają swoje grzeszki. Jednym z większych jest kwestia Amazonii. Politycy i dziennikarze uważają, że Amazonia jest obszarem międzynarodowym i należy do całej ludzkości. Al Gore powiedział w 1989 roku: W przeciwieństwie do tego, co myślą Brazylijczycy, Amazonia nie jest ich własnością należy do nas wszystkich. W brazylijskiej prasie temat wywołuje wiele kontrowersji. Rząd i społeczeństwo uważają, że takie argumentowanie uderza w ich narodową suwerenność. Problem jest taki, że Brazylijczycy nie są w stanie zadbać o Amazonię, a społeczność międzynarodowa dba o taką Antarktydę, na przykład, więc o Amazonię też by zadbała. Brazylijczycy jednak najbardziej przeszaleli w 1864 roku. Była wtedy wojna brazylijsko-paragwajska, najkrwawszy konflikt w historii Ameryki Południowej. W rezultacie wojny ponad 50% mieszkańców Paragwaju Waju zostało zamordowanych w tym 90% męskiej populacji. Rosja państwo federacyjne rozciągające się od wschodniej Europy przez północną część Azji do oceanu spokojnego. Trzeba rozwijać temat. Rosja zawsze miała skłonności imperialistyczne zaczynając od caratu poprzez rozbiory ataki bolszewików aż po stalinizm, a później zimnowojenne prowokacje szkoda gadać. Niemcy też mają swoje na sumieniu, ale dwie najważniejsze rzeczy to wojny światowe. Niemcy wywołali dwie wojny i tak. Pierwsza to ich sprawka. Była to wojna wywołana z ich inspiracji, tylko w przeciwieństwie do drugiej wojny nie ogłosili się oficjalnie agresatorami, tylko po cichu sprowokowali konflikt, zwalając winę na innych.